Ostatnia prosta do WrestleMania właśnie trwa i za nami kolejna czerwona tygodniówka. Jak i przed galą się zapowiadało, tak też i było, ponieważ to show dodało wiele ciekawego właśnie do największej ze scen. Jednak, jeśli bierzemy pod uwagę samą galę, to jak wypadła ona pod względem jakości samego widowiska? Panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, a oto plusy i minusy WWE Raw z 6 marca. A po więcej wrestlingowego kontentu serdecznie zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Dla Was to tylko jeden przycisk, a dla nas to naprawdę olbrzymia motywacja. Dziękuję Wam bardzo. Plus Kevin Owens kontra Solo Sikoa. Kolejny wielki rozdział w walce Owensa z Bloodline i kolejny raz mamy również wysłanie samego Solo do walki. Tutaj, jak już powiedziałem ostatnio, wygrana czy przegrana się nie liczy, ponieważ doskonale wiemy, że prowadzi to do jednej wielkiej walki tag teamowej na WrestleMania, o czym jeszcze powiem pod koniec tego filmu. Również należy wspomnieć, że Solo teoretycznie przegrał swoją pierwszą walkę w głównym rozdziale. Przez DQ co prawda, jednak w statystykach to się już liczy. Jednak zanim do tego doszło, panowie dali po prostu okej, kawał dobrej walki z wkurzającym Jimmy poza ringiem i nic więcej. Fajerwerków tutaj nie było, ale i kawał dobrego wrestlingowego show można było zobaczyć. Po samej walce też pojawienie się samego dostaliśmy, co może sugerować kierunek, w którym idziemy. Jednak jak już wspomniałem, to zakończenie pokazuje nam, co się będzie dalej działo. Minus Carmella kontra Bianca Belair. Kompletnie nie rozumiem tej nagłej potrzeby, aby pchać Carmelę gdzieś tam na szczyt, ponieważ dobrze wiemy, że to nie zadziała, szczególnie jeśli stawiamy ją przeciwko mistrzyni kobiet kilka tygodni przed WrestleManią. Sama w sobie walka również jakaś najlepsza nie była, choć i do wielce złych zaliczać się jej nie da. Carmela w obecnym gimiku nie zajdzie za daleko i gadanie na komentatorce tego, że jest ono było mistrzynią kobiet, tutaj nic nie zdziała. Większość rosteru to jakieś tam były mistrzynie kobiet, jednak co z tego? No i na koniec trzeba dodać jeden z największych bullshitów WWE, czyli Can They Coexist? Dlaczego w tym przypadku Asuka pomaga Biance? Dlaczego za każdym razem WWE nam to robi? Daje sobie rękę uciąć, że przed WrestleManią zobaczymy tag team match pomiędzy Chelsea Green, Carmelo, a Bianco Belair i Aską, no bo czemu nie? Plus Seth Rollins i Logan Paul. Wszyscy widzieliśmy, że się to zbliża i każdy czekał już tylko na oficjalne potwierdzenie. Takie właśnie i dostaliśmy, gdzie to podczas segmentu z Mizem Logan Paul i Seth Rollins zrzucili sobie nawzajem wyzwanie do walki na największy ze scen. Muszę jednak podkreślić, jak bardzo over z publicznością jest obecnie Seth Rollins. Osoba, która nie miała tytułu mistrzowskiego od dawna, osoba, która wtopiła ogromną ilość walk w poprzednim roku. Teraz na szczycie federacji i to bez podejścia. No, pomijając obecny hype na samego, który do WrestleMania niestety zapewne minie. Panowie spotkają się właśnie na WrestleMania i szczerze, wydaje mi się, że to będzie jedna z tych lepszych walk na tej gali, o ile poziomy będą podobni do walki Romana kontra Logan z Crown Jewel. A chyba dobrze wszyscy wiemy, że Rollins jest w stanie zaoferować trochę więcej niż Roman Reigns. Minus Omos kontra Dolph Ziggler. Miesiące, zasrane miesiące trwa ten program pomiędzy Mustafą a Zigglerem. Nikogo on nie interesuje, szczególnie, że dokładnie nie wiemy, o co w ogóle tutaj chodzi. Oczywiście prócz tego, że Ziggler wiele miesięcy temu nie zgodził się wraz z Alim walczyć o tytuły tag team. Jednak ej, patrzcie, przeciwnik Brocka Lesnara na WrestleMania rozwala Zigglera, którego rozwala tak naprawdę każdy. Jej, wielka podbudowa do WrestleMania. Jezu, ale to jest wielki żart. Plus Finn Balor kontra Gargano. Walka bardzo mocno konfliktowa, ponieważ obaj potrzebują zwycięstwa, aby iść jakoś dalej. Jednak również wiemy, że Balor zawarczy z Edge'em na WrestleMania, więc właśnie dobrym rozwiązaniem byłaby tutaj interwencja Rey de Dar Superstara. Mam tylko jeden problem z tym, mianowicie ta wygrana nie daje Gargano absolutnie nic, ponieważ nie pojawi się on na WrestleMania prawdopodobnie i nie ma żadnego obecnie programu, który to zwycięstwo mogłoby popchnąć do przodu. Jego wygrana tutaj była dobra tylko z powodu programu Balora i Edge'a, nic więcej. Co do samej walki, to panowie w ringu spotykali się wiele razy i tutaj jakiegoś zawodu, wiecie, nie było. Bardzo dobra i przyjemna walka z udziałem Judgment Day poza ringiem i okazjonalnie Dextera, jego pokerowej twarzy. Naprawdę wielka szkoda, że w takiej do dupy pozycji obecnie jest Gargano, ale no nie wszyscy mogą znaleźć się na największej ze scen. Plus i minus zapowiedź kolejnej gali. O ile można się przyczepić do tego, że WWE zapowiada show w Arabii, no to każdy już chyba wie, że raz czy dwa do roku musimy to przeżyć, za to jest minus. A więc plotki się sprawdziły i WWE oficjalnie zapowiada King and Queen of the Ring na 27 maja właśnie w Arabii Saudyjskiej. Kto wie, czy Triple H nie przywróci temu turniejowi poprzedniej chwały. Bardzo by się chciało i za samo to, że Hunter będzie rozpisywał turniej, stawiam tutaj plus, ponieważ nadzieje są naprawdę wielkie. Warto również dodać, że ta gala odbędzie się dokładnie jeden dzień przed galą AEW Double or Nothing.
Minus Nicky Cross kontra Piper. Nie wiem, szczerze po prostu nie wiem i raczej wątpię, że trzeba coś tutaj dużo mówić. Dywizja kobiet, jeśli program nie kręci się wokół tytułów w ogóle, no to jest w dupie i tutaj mamy tego przykład. A sam squash, bądźmy szczerze, nie pomaga absolutnie nikomu. Zanim jednak przejdę dalej, serdecznie zapraszam was na naszą grupę na Facebooku, gdzie znajdziecie nie tylko najnowsze newsy, wiele tematów do dyskusji i wiele ankiet, ale i również ponad 7000 osób chętnych do rozmowy na temat świata wrestlingu. Link do grupy znajdziecie w opisie, zapraszam serdecznie. Plus powrót Johna Cena. Powiedziałem to już kiedyś, jednak Cena to idealny przykład stwierdzenia zatęsknicie za mną, kiedy mnie zabraknie. Tak naturalnej chemii z publicznością nie ma absolutnie nikt. Nikt nie czuje się tak swobodnie na mikrofonie jak właśnie John Cena. Jednak stało się. Oficjalnie dostajemy potwierdzenie tego, że John Cena zawalczy z Austinem Theorym na WrestleMania o tytuł Stanów Zjednoczonych. Jednak zanim do tego doszło, zanim doszło do samej akceptacji i wyzwania, to Cena miał naprawdę wiele do powiedzenia i o Jezus Maria, jak John właśnie narożnie usmażył dupsko Theoriego. Jednak wiecie co, ja osobiście uważam, że to bardzo dobrze. Postawienie Theoriego w tym programie może go tylko wzmocnić, a sama walka z Johnem na WrestleMania to już coś wielkiego. Tak, został on kompletnie zakopany na mikrofonie, jednak ma szansę jeszcze na odbudowę w samym ringu i to na największej gali na świecie. Jestem naprawdę ciekaw, gdzie to pójdzie i cieszę się, że WWE zdecydowało się na to. Jednak ponownie powiedzieć trzeba sobie wprost, Cena w ringu, łezka kręci się wokół. Plus Baron Corbin kontra Chad Gable. Aj, wiecie co, od teraz dajemy plusy za samo kopanie leżącego Corbina, bo czemu nie? Chad, jak to na giga Chada przystało, spisał się, pomimo tego, że zajęło mu pokonanie Wrestling Gada niecałe 2 minuty. Fajnie jest widzieć Academy w bardziej takiej face'owej postaci i mam nadzieję, że po WrestleMania da im to może jakiś nawet title shot. O ile do tego czasu Otis nie pójdzie do Maximum Male Models. Plus segment kobiet. Wszyscy wiedzieliśmy, że po powrocie Lity i jeszcze Trish Stratus na Raw dostaniemy Six Women Tag Team Match. Szkoda tylko, że kosztem znowu tytułów Tag Team Kobiet, jednak z drugiej strony kogo one w ogóle jeszcze obchodzą? Lita i Trish jako te powracające kobiety w walkach spisały się jakiś czas temu naprawdę dobrze, dlatego też uważam, że walka wieloosobowa na WrestleMania może być po prostu okej. Nie musi to być zresztą 5-star czy coś takiego, nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o zastrzyk nostalgii i wydaje mi się, że Lita i Trish mogą nam to zapewnić. Boję się tylko, że bardziej się to skupi na Becky kontra Bayley po raz 500, ale może aż tak źle nie będzie. Plus Sami Zayn kontra Jimmy Uso. Nie jestem fanem tego, że po Solo Sikoa w walce z Zaynem dostajemy Jimmy'ego, czyli tą powiedzmy najsłabszą postać z trójki braci. Jednak prawda jest taka, że nie miało to absolutnie żadnego znaczenia, tak samo jak i opener tej gali, patrząc na to, co show później zamknęło. Wszyscy oczekiwaliśmy powrotu Jaya, wszyscy spodziewaliśmy się powrotu Owensa, który pomoże Samiemu, do którego zresztą nie doszło. I wszyscy chcieliśmy wiedzieć, gdzie to wszystko idzie. Po około 10-minutowej, dość powiedzmy sobie szczerze, okej, walce nic wyjątkowego, ta przyszłość została nam ujawniona. Jay odwraca się od Samiego i walka tak teamowa na WrestleMania staje się najprawdopodobniej rzeczywistością. Co ciekawe, to Cody ratuje Samiego, nie Owens, ale to wszystko granie na czas i Sami Zayn i Kevin Owens kontra Usos o tytuły tag team na WrestleMania, to wiecie już, raczej pewniaczek. Fajnie, ponieważ jest to naturalnie rozwijający się storyline, a wplątanie Cody'ego ma sens, ponieważ walczą teraz teoretycznie również z Bloodline. Jednak, można powiedzieć śmiało, że podbudowujące zakończenie do WrestleMania tego Raw było bardzo, bardzo dobre. Podsumowując, ostatni odcinek Monday Night Raw wykonał swoje zadanie po prostu idealnie, czyli podbudował istniejące storyline i zapowiedział kilka nowych walk na WrestleMania. Sama w sobie tygodniówka była po prostu dobra, bez szału, jednak najważniejsza jest teraz WrestleMania i tutaj zadanie zostało wykonane perfekcyjnie. Moja osobista ocena tego show to 8 na 10. Dostaliśmy wiele ciekawego, jednak najważniejszą rzeczą była podbudowa największej gali w roku i tutaj zadanie wykonane na piąteczkę z plusem. Jest kilka rzeczy, do których należy się przyczepić, to prawda, jednak całościowo zadanie wykonane. A wy, jak oceniacie ostatni odcinek WWE Raw w skali od 1 do 10? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach, jestem niezmiernie ciekaw waszych opinii na temat tej gali. A jeśli wam się ten film spodobał, to również zapraszam serdecznie do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, to naprawdę motywuje do dalszej pracy. Jak zawsze, serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym nasz kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Jestem wam naprawdę niezmiernie wdzięczny. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.